So, Mrs. Anna, Mr. Henry, you know, you told us you are from a charity called the House of Love. Powiedzieliście nam, że jesteście z organizacji, która nazywa się Dom Nadziei. W 97 Bóg przemówił do mnie, kiedy ludzie zaczęli głodować, że mam ich zacząć karmić. I musiałam, to tak długo robiłam, aż musiałam to wstrzymać, ponieważ ludzie zaczęli napierać w takich ilościach, że nie byliśmy w stanie ich wykarmić. Zaczęliśmy robić to rzadziej. Mamy tutaj coś dla Ciebie. Prorok TB Joshua przyjdzie dzisiaj do domu ubogich, ponieważ on ma serce dla słabych i ubogich i on przekazuje razem z partnerami Emmanuel TV 10 tysięcy dolarów amerykańskich i my dzisiaj przyjdziemy i będziemy jeść razem z nimi wszystkimi. Dziękujemy Bogu za to. To jest dla Was, dla domu miłości, który prowadzicie. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, miłosierdzie, miłość. Dziękujemy, Panie. O Panie, dziękujemy za to zaopatrzenie dla ich potrzeb. Panie, pobłogosław proroka TB Joshua'ego i jego zespół. Dziękuję, że używasz ich, aby stawali się błogosławieństwem dla narodów, a także dla ubogich w Surabaya. Dziękuję, Panie Jezu. Chcę Cię przedstawić im wszystkim. To są ci, którzy mieszkają na cmentarzach, pod mostami, przy drogach. To są oni tu przybyli. Oni żyją w większości na cmentarzach. To są ludzie, którzy żyją pod mostami. To są ludzie, którzy żyją przy drogach. To są ludzie, którzy są dzisiaj zadziwieni, że spotkają proroka TB Joshua'ego, aby poznać go jako ojca, przyjaciela. Oni przybyli, aby wejść w relację z Nim, która będzie już na zawsze. Witam Was w imieniu Jezusa Chrystusa. Jestem tutaj dzisiaj, ponieważ kocham Was tak bardzo. Jestem tutaj dzisiaj, ponieważ Jezus jest Ojcem tych, którzy ojców nie mają. Jestem tutaj dzisiaj, ponieważ Jezus troszczy się o słabych. Jestem tutaj dzisiaj, ponieważ Jezus kocha tych, którzy są odrzuceni. Mocni ludzie w społeczeństwie którzy lubią uciskać słabych, ale Bóg troszczy się o słabych. Bóg nie ma rąk,
ale używa naszych rąk, abyśmy wykonywali Jego pracę. Ci, którzy czują się odrzuceni przez każdego, ci, którzy są samotni, powinniśmy ufać dobroci Bożej. Chcę wam powiedzieć, że ja jestem waszym bratem. Jeżeli chcecie, kim byście chcieli, żebyście bym był dla was, tym jestem gotowym, abym być. Jesus must be mutual.
Błogosławię was w potężnym imieniu Jezusa. Niech Jego łaska pozostanie w tobie. A ty pozostań w niej. Jakkolwiek choroba, dolegliwość masz w imieniu Jezusa Chrystusa, bądź uzdrowiony. Bóg cię kocha. Pozostań w Bogu Wszechmogącym, trwaj w Nim. Ufaj Jego dobroci. On jest twoim ojcem, twoją matką, twoim mężem. Patrz na Niego. Dziękuję. Pozostań błogosławiony i kontynuuj w zaufaniu Jego dobroci. On cię nie opuści. On jest ojcem tych, którzy nie mają ojców. On jest matką dla tych, którzy nie mają matek. On jest twoim adwokatem. Dziękuję, Jezu. Amen.